Powiedz mi, Paulina, to spierdoliłaś coś kiedyś tak przy czym? Tak w chuj, ale co oprócz sprawdzianów z biologii? To nie wiem. No to dawaj, opowiadaj. No, ciężko. Mała insulta. Ciężko. Czyli nic nie spierdoliłaś tak naprawdę, bo ja na przykład spierdoliłem całe swoje życie. Naprawdę, słuchajcie. Mam 39 lat, 33 lata trenuję sporty walki, 2 czarne pasy, 20 walk zawodowych w MMA, swoja stronka na Wikipedii, naprawdę można sobie ją nie wyczytać. I ostatnio moja córka postanowiła pochwalić się mną w szkole, wbiła w Google'ach Maciej Linkę MMA. Wiecie, co jej wyskoczyło? Marta kurwa Linkiewicz. Dawid Topolski, Manius, razem ze mną Maciej Lobolinkę. Dzisiaj można powiedzieć troszeczkę inna konwencja niż zawsze, ta konwencja, której są przyzwyczajeni widzowie portalu Emanius, bo jesteśmy w Gaudemater w Częstochowie po zakończonym występie stand-upowym, w którym ty brałeś udział, byłeś tą główną gwiazdą wieczoru razem z Jakubem. Nie zdarza się to często, że zawodnicy MMA, czy wiesz, trenerzy, to z tego środowiska fighterów ludzie, biorą udział w takich rzeczach. No słuchaj, prowadzasz się po teatrach i tak dalej. Nie zdarza się to często. Opowiedz nam, w jaki sposób doszło do tego, że klatkę MMA, tudzież inne maty zamieniasz co jakiś czas na teatry, czy takie miejsca jak to? Chyba nawet tak naprawdę coraz częściej zamieniam to na teatry czy bary. Może cię zaskoczę, nie wiem czy wiesz, ale Werdum próbuje swoich sił w stand-upie, to wiem na pewno. Fabrizio Werdum zaczyna, znaczy widziałem jego parę występów, śledząc jego relacje na Instagramie. Ale on mówi po brazylijsku, więc no nie bardzo rozumiem, ale... Kurde, nie, no był mistrzem UFC, więc nie, naprawdę bym musiał mocno, żeby to przebić w stand-upie. A jeśli chodzi o mnie, moja przygoda ze stand-upem zaczęła się od przyjaźni z pisarzem Jakubem Ćwiekiem i kabareciarzem Michałem Pałupskim. To jest dosyć długa historia tak naprawdę, bo pierw moja przyjaźń z Jakubem polegała na tym, że on pomagał mi rozwijać swój intelekt przez zadania pisarskie, a ja pomagałem mu zmienić jego ciało przez układanie diety i ćwiczeń. Później poznałem Michała Pałupskiego, który chciał osiągnąć takie wyniki w zmianie sylwetki jak Jakub. I oni kiedyś się spotkali ze sobą i po pijaku stwierdzili, że zrobią stand-up, ale że chcą poruszać takie tematy, które mogą mocno zirytować publikę i przyda im się ochroniarz. No i o 3 w nocy mocno wstawieni zadzwonili do mnie, spytali się mnie, czy nie jeździłbym z nimi po Polsce i ich pilnował. Ja stwierdziłem, że całe życie gdzieś tam obijam się po jakichś bramkach i ochronach, więc nie chce mi się już tego robić, ale jeśli dadzą mi mikrofon, to z chęcią im pomogę. Myślałem, że to są pijackie żarty i nic z tego nie wejdzie, ale już na drugi dzień rano zadzwonili do mnie z terminem pierwszego 6-minutowego występu i tak sobie usiadłem na łóżku, pamiętam, i mówię, kurczę, no jeśli im wyjdzie, a ja potem będę to oglądał gdzieś w telewizji, na internecie, gdziekolwiek, to będę żałował, że ten jeden raz stworzyłem, więc sobie pojadę, a musicie wiedzieć, że w ogóle nie miałem zielonego pojęcia o stand-upie, obejrzałem sobie jeden kawałeczek na YouTubie i mówię, to nie jest aż takie trudne i spróbowałem, dopiero później dowiedziałem się, jak bardzo wymagająca to jest sztuka, jak bardzo podobna w ogóle do sportu walki, bo jako ciekawostka, jak pierwszy raz zszedłem ze sceny, to do Michała Pałupskiego powiedziałem, o kurczę, to jest jak walka MMA, tylko w ogóle nie boli mnie głowa. A powiedz, co jest bardziej stresujące? Występowanie na scenie przed publicznością, kiedy mówisz dowcipy, czy jednak bardziej wchodzenie do klatki, walczenie przed publiką, czy nawet wychodzenie z innymi zawodnikami, bo przypomnijmy też, przecież trenujesz. Jeżeli miałbym ocenić z tych 3 rzeczy, które powiedziałeś, to jednak najbardziej stresujące jest bycie w narożniku. W szczególności jeśli ktoś jest mi bliski i myślę, że gdzieś jako przeciwieństwo do mojego brata Mariusza, Mariusz widząc walkę często, moim zdaniem często nie potrafi jej obiektywnie ocenić i czasem nawet gdy przegrywamy, to on w końcówce wierzy, że te na punkty jednak wygrywamy, a ja mam jednak, wydaje mi się, że potrafię tak spojrzeć na walkę, że często po pierwszych minutach mogę ocenić, czy ta walka pójdzie dobrze, czy źle i gdy wiem, że ona pójdzie źle, to już tak naprawdę nie martwię się o wynik, tylko martwię się, żeby temu gościowi, któremu daje tyle serducha w klatce, nic się nie stało i to jest bardziej męczące.
Chyba najbardziej stresujące w ogóle było oglądanie w klatce mojego brata, po to niezależnie czy wygrywał, czy przegrywał, to też kosztowało mnie dużo emocji. A jeśli porównać walkę i występ, to myślę, że to jest w miarę podobne do siebie, ale zawsze najgorsze jest oczekiwanie. Sam występ już nie, tu już się płynie. I tak samo sama walka. Gdy jest się już w klatce, czy jest się na scenie, to po prostu się dzieje. Tu trzeba reagować i tu ma się jakieś wyćwiczone elementy, które trzeba stosować i one albo wyjdą, albo nie wyjdą. Tu nie może się nic takiego stać, że nagle, nie wiem, żart, który zawsze wchodził, on, czy czasem może nie wyjść, ale tak samo technika, która zawsze wchodzi, też może nie wyjść, więc po prostu robi się to, co się chce. A najgorsze jest zawsze oczekiwanie. Czyli właściwie tak, jak zawodnicy często mówią właśnie, kiedy wchodzą do klatki, że nie słyszą tych ludzi, którzy tam krzyczą, to podobnie jest właśnie na scenie, że wchodzisz tutaj i nie ma tego napięcia, że żart kurczę nie wejdzie i będzie cisza, wiesz, jak na cmentarzu, na grobowcu. Czy nie ma takiego duszącego gdzieś tam uczucia w środku? Kurczę, jest takie uczucie tak naprawdę i w przeciwieństwie do areny walki, tutaj trzeba słuchać publiki, bo tak naprawdę w momencie, w którym publika reaguje, trzeba się zatrzymać, trzeba pozwolić im się śmiać, bo jeśli przegada się ich reakcję, to oni przestaną się śmiać, bo oni będą sami zaciekawieni, co dalej mówisz. I nawet jeśli będzie dobry żart, oni nie zareagują dostatecznie głośno, czyli musisz słuchać, jeżeli pojawia się reakcja, musisz jej wyczekać, bo taka to jest właśnie technika. A czy czuję stres? No zawsze czuję stres. Często nawet wchodzisz i wiesz, że... No, że niektóre żarty tu wejdą, a niektóre nie wejdą, a mimo to masz w planach i zastanawiasz się, powiedzieć to, czy nie powiedzieć, zaryzykować, nie zaryzykować. Są takie żarty pewniaki. No nie chcę tu spoilerować swojego programu, ale możemy pogadać, powiem ci, które na przykład i dlaczego w tym momencie je powiedziałem, chociażby jeżeli w pewnym momencie ryzykuję jakimś żartem, którego nie jestem pewny i mówię, a dam mu jeszcze szansę, to w zanadrzu mam taki żart, który rozluźni sytuację, gdyby tamten zabił imprezę, no, że tak powiem. Czyli tak jak na zawodach, to musi być pełna gamma różnych technik, żeby sobie poradzić. A powiedz mi, kim na dzień dzisiejszy czujesz się najbardziej i co jest dla ciebie tak jakby największą inwestycją, że w co chciałbyś swój czas najbardziej zainwestować w przyszłości, jeżeli w ogóle myślisz w takich kategoriach, bardziej jako trener, bardziej może jeszcze jako zawodnik, czy właśnie scena odpowiada ci najbardziej? Ciężko tak naprawdę to ocenić, bo nawet niedawno w jakimś poście na Facebooku pisałem, że dla mnie to jest naturalny rozwój wszystko. Wiesz, ja rozwijam się jako człowiek i to jest naturalna droga. Pierw byłem jakimś tam zawodnikiem, potem dosyć szybko zacząłem trenować ludzi, tylko że tak naprawdę ja jako trener to cieszy mnie całkowita zmiana zawodnika. Nie robię tylko prowadząc zawodnika, staram się, jasne, każdy popełnia błędy, ktoś może powiedzieć, że tak nie jest, ale staram się jakoś, nie wiem, pomóc im też w życiu poza gdzieś matą. Namawiam często do czytania książek, czy rozmawiamy o filmach, o różnych rzeczach. I tak naprawdę myślę, że wychodząc na stand-up też jest troszeczkę tego, co ja robię na macie. W ogóle też dużo moich historii pierw rodzi się na macie, które opowiadałem tyle na macie i usłyszałem, oni się śmieją, opowiem je na scenie. A tak naprawdę chodzi o to, żeby publika ze stand-upu, na tym mi też mocno zależy, żeby publika wychodząc ze stand-upu nie tylko powiedziała, ale fajnie się uśmialiśmy, ale przemyślała parę rzeczy, które ja powiedziałem. I tak samo jest na macie. Przychodzimy trenować jiu-jitsu, ale tak naprawdę się wspieramy, rozmawiamy o swoich problemach, czasem ja się komuś wyżalę, czasem ktoś mi wyżali się, zmieniamy się jako ludzie, przychodzimy, nie wiem, mamy dzieciaki, które przychodzą do nas na zajęcia pierwsze, nie potrafiły kucnąć i tu mam taki dowcip swój gdzieś tam w głowie, który może kiedyś użyję. Jeżeli dziecko nie potrafi kucnąć, a pójdzie do lasu na grzyby i zachce mu się, brzydko mówiąc, srać, to jak on się wysra w lesie i całe szczęście, żeby chociaż upadł na brzuch, a nie do tyłu. No. Więc tak naprawdę zależy mi na tym, żeby zmieniać ludzi i dawać im rozwój, a tak naprawdę też ja słucham ludzi, którzy gdzieś tam na mnie wpływają i właśnie stąd ten stand-up i przez przyjaźń z Michałem i Jakubem. Muszę o tym wspomnieć, bo też mówię o swoim bracie. Sport chyba macie we krwi w rodzinie. Chcę wspomnieć o twoim synie, który też trenuje sporty walki. Obserwuję go na Facebooku, widzę tam, jest duże zaangażowanie i faktycznie jest jakaś pasja. Jak myślisz, widzisz go w przyszłości jako osobę, która utrzymuje się i walczy jako zawodnik? Generalnie całe moje życie byłem mylony z Mariuszem. Teraz fajnie, że bardzo często mówi się o moim chrześniaku, że jest moim synem, ale to jest mój syn chrzestny, czyli syn Mariusza.
Trenuje też Bianka, o tym musimy pamiętać, czyli córka Mariusza. I powiem wam, że to są genialne dzieciaki dla mnie. Wychowują się na macie. Dzięki temu, że są na macie, to też mam z nimi bardzo, bardzo duży kontakt. Majki, nie można tak zapeszać, no bo widzę jego zaangażowanie, widzę jego pasję, widzę jak często, gdy wszystkie dzieciaki wychodzą już z sali, on zostaje i nawet nie trzeba go namawiać do dodatkowych ćwiczeń, on ćwiczy, gdy na grupie starszej jest pokazywana technika, to on zostaje i obserwuje tą technikę. Ale czy będzie zawodnikiem? Tak naprawdę ja jako moja dwójka dzieci szkoli się muzycznie. Ja uważam, że przede wszystkim trzeba być szczęśliwym człowiekiem. On na tą chwilę ma dużo radości w sporcie. Jeżeli ta radość zostanie, będzie zawodnikiem. Czy osiągnie sukcesy? Czy pozwoli mu zdrowie? To jest tak dużo zmiennych, że przesada. Tak naprawdę ja w wieku 18 lat albo 17 skończyłem swoją przygodę z judo i gdybyś w wieku 19 spytał mnie się, czy ja będę żył ze sportu, bym powiedział, to już wszystko jest za mną, nie ma już takich możliwości. W wieku lat 20, na samym początku 2000 roku poznałem, czym jest brazylijskie jiu-jitsu. Jechałem na pierwsze zawody wygrać jedną walkę i to było moje marzenie. Wygrać jedną walkę i koniec ze sportem. Ile walk wygrałem od tamtej pory? Więc ważne, żeby ludzie byli szczęśliwi. Tak naprawdę, dlaczego tak jest? No bo może nie jestem stary, ale mam już 40 lat, mój brat ma 50, może więcej, ale tak naprawdę jest jakiś etap w życiu, w którym zaczynasz dostrzegać jakąś większą całość tego wszystkiego. I teraz pytanie, czy gdy mój trener Lech Morus, który trenował mnie judo, zaczął mnie trenować, to przekazał mi jakieś moje cechy charakteru, które teraz mam, jakieś zasady we mnie wpoił. Później te zasady dalej we mnie hodował mój brat Mariusz. Później poznałem Giorgia Macacopatino, który też miał bardzo podobne zasady i one gdzieś tam we mnie wpoiły się. I teraz pytanie, czy cała ta ich praca polegała tylko na tym, żebym ja miał te zasady? Czy tak naprawdę chodzi o to, żebym podał je dalej? I uważam, że tak naprawdę jeśli masz pasję i chcesz kogoś, jeżeli masz jakąś pasję, to nie tylko, żebyś ją wyhodował w sobie, ale podał ją gdzieś dalej. I to chyba jest w tym wszystkim najważniejsze. Żebyśmy potem podali ją gdzieś dalej. Już chyba 5 lat zaraz stuknie od twojej ostatniej zawodowej walki w MMA. Nie kusić się jednak pomimo głównie pasji do przekazywania wiedzy, żeby jeszcze wrócić i zaszaleć w klatce, pokazać coś jeszcze? Powiem tak szczerze, nigdy tego gdzieś głośno nie mówiłem, ale tocząc moją ostatnią walkę w Bielawie, to była czwarta wygrana z rzędu i o tyle fajnie stworzyła się taka historia, po 4 moje ostatnie walki wygrałem bez zadanego ciosu. I uważam, że to jest fajna historia, mogę się nią poszczycić, mogę opowiedzieć, że 4 walki zawodowe na jakimś tam poziomie wygrywałem, wywracając przeciwników i pokazując im jiu-jitsu. Mocno odchorowałem tamtą walkę i wychodząc z klatki powiedziałem do Jakuba Ćwieka, który wtedy był ze mną w narożniku i to była jego pierwsza i ostatnia walka moją, jaką widział na żywo, jeśli chodzi o MMA, powiedziałem, no to widziałeś moją ostatnią walkę. Nigdy nie mów nigdy, ale od tamtej pory też przestałem boksować, żeby po prostu od czasu do czasu i tak się pojawiają oferty, które gdzieś tam mnie kuszą, ale musimy powiedzieć sobie szczerze. Pieniądze, jakie są teraz w MMA, są dosyć śmieszne. Jeżeli miałbym się bić w MMA, musiałbym, nie wiem, zgubić 17 kg w tej chwili, żeby bić się w mojej kategorii, w której widzę swoje szanse. Wiecie, to mnie kosztowało masę zdrowia, masę wysiłku, 2 miesiące albo 3 miesiące ciężkiej pracy i wejdę do klatki jakiejś tam federacji bez wymieniania nazw, które czasem do mnie zadzwonią i zaproponują mi niewiele większe pieniądze niż które dzisiaj zarobiłem w Częstochowie, wychodząc na godzinę na scenę i bawiąc ludzi. Tak naprawdę ludzie muszą, szefowie powinni się zastanowić, jeżeli miałbym 20 lat i oni by mi powiedzieli fajnie, wystąpisz w Polsacie, to mogłoby być to dla mnie promocja, ale dla 40-letniego faceta jaka to jest promocja? Bardziej bym promowałbym galę i przeciwnika, który miałby fajną walkę ze mną, bo jeśli by wygrał, to wygrałby z pionierem MMA, pionierem jiu-jitsu, z gościem z jakąś marką, a jeżeli by przegrał, to jakby przegrał? Pewnie nawet by nie dostał ciosu, bo ja bym próbował go wywrócić i skończyć w parterze, więc nawet by go głowa nie bolała po wszystkim.
I postawmy sprawę jasną, za ile? 1500 zł za przegraną? Śmiech na sali. Ale też wiesz, teraz pojawiły się nowe federacje, nie idźmy oczywiście w podawanie nazw, które dają niesamowite pieniądze, na pewno w mediach słyszałeś o takich ofertach. I słuchaj, ostatnio stand-up jest teraz bardziej popularny, także kto wie, może walka stand-uperów, słuchaj, duża kasa. Jednego mogę wyzwać, ale nie zrobię mu tego, nie będę podawał jego nazwiska. Nie, tak naprawdę za mało mam followersów na Instagramie, żeby bić się w tej topowej organizacji i tyle. Powiedzieli, że jestem za stary, żeby komentować im walki, to co dopiero wejść do oktagonu. Nie wiem, czy widziałeś wywiad z trenerem Tomkiem Stasiakiem, który... Znaczy, nie żeby cię wyzwał, bo został trochę pociągnięty za język, gdzieś tam w kuluarach krążą informacje, jakobyś miałbyś stanąć do walki z nim na zakończenie kariery. Zareagował z uśmiechem, aczkolwiek powiedział, że z chęcią przyjąłby rękawice, w innych słowach. Jak to skomentujesz? To jest to samo pytanie, które przed chwilą. No, gdyby to było KSW i Narodowy, to mógłbym się zastanawiać, ale wiem dobrze, że duet Kawulski i Lewandowski nie będą chcieli oglądać takiej walki, bo kto by chciał ją oglądać, prędzej wcisnę się gdzieś do Underdoga 2 niż na Narodowy. Taka jest prawda. A co mi miałaby dać ta walka? Nawet sportowo. Musimy sobie odpowiedzieć pytanie. No dobra, żadna federacja tego nie zapłaci. A co może mi dać sportowo taka walka? No nic. Jeżeli miałbym szukać wyzwań sportowych, to tak naprawdę bardziej szukałbym już ich teraz w jiu-jitsu, bo nie sądzę, że mógłbym w MMA osiągnąć coś więcej, niż mi się udało. A po co to psuć? A jeśli chodzi o jiu-jitsu brazylijskie, chciałbym wystartować jeszcze w Lizbonie, bo niestety po moim złocie w Lizbonie miałem 2 lata porażki. W tym roku niestety zdrowie mi nie pozwoliło. Chcę przygotować się za rok i chciałbym wystartować jeszcze w Mistrzostwach Świata w Las Vegas Mastersów i to by było tyle, jeśli chodzi o wyzwania. No nie wiem, musiałoby być wyzwanie sportowe. Walka z Tomkiem, no nie na tą chwilę i bez sensu. No. Tomek trochę przespał te ważniejsze lata, kiedy można było się bić moim zdaniem i tyle. Okej, to żeby nie kończyć takim ciąganiem za język, to na koniec jeszcze pomówmy o innych walkach, które toczą się w MMA i jest duże grono osób, które chciałoby je zobaczyć. Nie tylko w MMA, bo też w boksie jest bardzo dużo tych zestawień, tak mi się przynajmniej wydaje, moją skromną opinią, że na początku tego roku, czy też jeszcze parę miesięcy później, jest naprawdę na horyzoncie kilka świetnych, a nawet więcej pojedynków, które będzie śledziło masa ludzi. Powrót Conora McGregora, czy w końcu walka Khabiba z Fergusonem, nawet w boksie Adam Kownacki. Powiedz, co ty śledzisz najbardziej, jaka walka elektryzuje cię najmocniej z tego, co gdzieś tam się rysuje? Za tą wypowiedź może zabić mnie mój brat. Ale ja jestem takim specyficznym zawodnikiem MMA. Jeśli coś mnie w pierwszej kolejności elektryzuje, to walka Bonusa BGC. Mam nadzieję, że się przygotuje i kimkolwiek będzie jego następny przeciwnik, to w końcu wygra tą walkę. A z poważnego MMA tak naprawdę, no ja lubię bohaterów, tak? Jestem gdzieś tam wychowany w kulturze super bohaterów, od dzieciństwa czytałem komiksy i nawet te, tylko wiesz co, Lobo akurat jest bardziej od portugalskiego słowa wilk niż tej postaci z DC, ale fajnie się zgrywa. Więc mnie elektryzują walki właśnie bohaterów, więc mimo wszystko Conor kontra Cowboy jest mega zestawieniem dla mnie i jak nie oglądam UFC, tak na tą walkę wstanę i Khabib Ferguson również. A tak naprawdę, powiem ci tak szczerze, to ja czekam tylko na walki Romka Szymańskiego, bo jest to złoty chłopak i tam będzie akcja. Ja będę gdzieś bardzo blisko klatki i to będą takie prawdziwe emocje, które są tak naprawdę najważniejsze w życiu. W życiu są najważniejsze emocje i jeśli mam na jakąś walkę czekać, to na Romka. Ja już dzisiaj wiem, kiedy będzie, a wy jeszcze nie wiecie, więc czekajcie. Okay, czyli będziemy musieli czekać na oficjalne informacje. A cokolwiek możesz nam powiedzieć? Ja wiem mniej więcej, jaki gdzieś tam kierunek obrał Roman, czy w ogóle nic? Ale potem musiałbym was wszystkich zabić. To może przejdźmy do ostatniego pytania. Jak już wspomnieliśmy o tych freak fightach, to może powiedz mi,
każdy, nawet przyznajmy się, nawet jak ktoś mówi, że nie lubi freak fightów, jest ze sportów walki, gdzieś tam z tyłu głowy ma jakieś wymarzone zestawienie. Nie będę wymieniał, żeby może tutaj nie przeginać. Jakie jest twoje takie z czapy totalnie, możesz używać wszystkich, wymarzona walka freak fightowa? Maciej Lobolinka we wrestlingu. Ja bym to oglądał. WWE, tak? WWE, kurczę, no to by się mogło, kurczę, sprzedać, ale kto by mógł z twoim rywalem? Brock Lesnar, czy może Velasquez teraz przeszedł? Ale powiem ci, że pozdrawiam tutaj innego stand-upera i konferencjera Fame MMA. Arek Pan Pawłowski zapowiada, bierze się ostro za Polską Federację w wrestlingu. No jeżeli potrzebuje wrestlingowej odmiany Mameda w swojej federacji, to już mu napisałem, że jestem do tego gotowy. Czyli tym akcentem polski John Cena kończy wywiad, czyli rozumiem, że jak się ciebie spodziewać w ringu, to tylko w ringu wrestlerskim. Głowa nie będzie mnie boleć po wszystkim. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również.